Cześć, witajcie w nowym odcinku, troszeczkę innym ustawieniu. Pewnie będę się patrzył w różne miejsca zamiast do kamerki, ale postaram się, żeby tak nie było. Nie wiem, jak się ustawić, bo mam lustrzane odbicie. Chociaż poczekajcie, spróbuję coś z tym zrobić. Okej, nie wiem, jak to zrobić, niech będzie tak, jak jest. Nie wiem, czy troszeczkę tutaj to nie prześwituje, ale chyba będzie ok, bo to nie mam nie widać, tylko ma widać cały ten plan treningowy. I o tym wam dzisiaj popowiem i niech to tak zostanie, jak teraz jest. W miarę szybko to zrobimy, żeby nie zanudzać, a żeby było same mięsko. No i sami uznacie, możecie sobie to przeanalizować. Plan jest bardzo mocno objętościowy, głównie na wzorcach takich głównych. Skupiam się też na pewnym poprawieniu siły chwytu, na gdzieś tam na brzuchu, bo w sumie to przez ostatni rok, kiedy wcześniej sobie, kiedy byłem na prowadzeniu u trenera, no to tego brzucha praktycznie w ogóle nie było, więc gdzieś tam jest to rzecz, którą warto po prostu robić i też sobie robię to troszeczkę tak też sylwetkowo, no bo kurczę, kto nie chce mieć brzucha, ja i tak najsilniejszy nie będę, więc można też sobie porobić jakieś takie ćwiczenia po prostu for fun, nie? Więc tak to sobie właśnie zrobimy. I teraz tak, plan treningowy. Następny start mój to jest PLT RAF 3x3, 13 listopada, prawdopodobnie to wypadnie, to jest piątek. Jeszcze nie wiem, jaka kategoria wagowa, tutaj to zobaczymy albo do 82,5 kg, albo do 90 kg. Zobaczymy, jak będzie z formą i czy będzie warto zbijać. Prawdopodobnie i tak raczej podium nie będzie. Chociaż teoretycznie, jeśli bym faktycznie dobrze to wszystko poszło, to w kategorii do 90 kg mógłbym się teoretycznie na podstawie poprzednich zawodów zakręcić na koło podium w juniorze do lat 23. Jeśli chodzi o aktualny cel, to głównie jest to akumulacja na akcesoriach i praca nad wieloma tutaj wariantami ruchu tych głównych. Czyli teraz jest duża objętość i nie będę jakoś po piku robił pod te 3x3, bo uważam, że nie potrzebuję, nie zależy mi aż tak na tym starcie, chcę sobie to zrobić mimo wszystko tak bardziej for fun niż faktycznie jakoś pod wynik. Natomiast jeśli naprawdę fajnie to wszystko pójdzie, to zbiję wagę i zrobię sobie taki, będę chciał wyciągnąć maksa z tego startu, ale i tak nie będę dokręcać śruby na 100%, że tak to imę w trakcie przygotowań, bo uważam, że nie jest mi to na teraz potrzebne, bo to i tak nie będzie moja taka docelowa forma, jaką będę chciał sobie zrobić. I tak nie będzie, nie jest, to i tak wszystko nie będzie wyglądało tak, jakbym chciał. Ale to nie oznacza, że nie będę się do tego przykładać, czego to będę robić, bo nad tym planem naprawdę posiedziałem. I tutaj też, tak jak na ten moment teraz to wygląda, będę testować sobie na sobie pewne rzeczy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja ogólnie nie kombinuję z seriami, z powtórzeniami na ten moment praktycznie. Robię rampy i robię bardzo dużo. 6x6, 8x8, 5x5. Jeśli chodzi, naprawdę nie zastanawiam się nad tymi seriami, powtórzeniami. Bardziej nad doborem ćwiczeń i doborem ciężaru do tych poszczególnych wariantów. I teraz przepracowałem sobie tak 4 tygodnie. I myślę, że mi się to fajnie przełożyło. Zobaczymy w rzeczywistości, jak to będzie odrealnione. Bo na przykład na ławce, na ciągu, czy też na siadzie nigdy się tak pewnie jeszcze nie czułem. Więc ta objętość uważam, że zrobiła bardzo dobrą robotę. Zaczynając, ja sobie teraz praktycznie zawsze zaczynam od takiego czegoś, żeby nad czymś popracować na rozgrzewce. I nie, to nie musi być jakieś tam super, tam wiecie, mobility i tak dalej, ale coś ze sprawnością związane lub z takimi naprawdę podstawami. I teraz tak, w pierwszym dniu, czyli jest to główny trening dołu, jeszcze ogólnie żadnego planu, treningu nie robiłem z tego planu, jest to niedawno co go dopiero ułożyłem. I teraz tak, w pierwszym treningu dołu zaczynam od pracy nad stopą, z tego względu, że wrzuciłem to Oliwii przed przysiadem i uważam, że zaczęła robić go lepiej. Jest to niby taka rzecz banalna, czyli sobie tam pomasować stopę, troszeczkę porozbijać paluchami i postać na jednej nodze. Ale uważam, że zaczęła to robić lepiej, stabilniej. I ja też teraz, jako że miałem jakiś więcej tego ruchu, więcej kroków robiłem, czy więcej biegałem na przykład, bo bardzo sporo teraz biegałem, w ogóle jestem spocony, pięknie jest ciepło, to też zauważyłem, że jak teraz zrobiłem raz przysiady, takie cięższe, to zacząłem zamiast stopę tak fajnie obciążać równo, no to zacząłem tak bardziej ją, wiecie, podkulać, nie? I nie podoba mi się to, a też pamiętam, że
Mimo wszystko często na tym przysiadzie jest za bardzo ten czynnik ciężkości na górze, zamiast wyjść ładnie obciążyć przodostopie, to jednak wychodziłem na te pięty się odchylając do tyłu i to nie czułem tego, to tak pewnie po prostu ten ciężar mnie tak bujał troszeczkę, nie? Więc to jest to. Więc zaczynamy sobie od tego i od Duffin Pulldown, czyli to jest takie ściąganie, takie jednorącz. Też z fajną pracą nad rotacją w odcinku piersiowym, a nad tym też się chcę sobie porobić, właśnie chcę takie rzeczy w tym przez te teraz 4-5 tygodni, jak sobie będę to robił. I teraz tak. Pierwsze ćwiczenie główne w tym treningu to jest rampa do ósemki na safety squat barze w przysiadzie. I ja sobie tutaj, i to zapisałem sobie, że jest RP9 i robimy sobie tutaj to w samych neoprenach. Drugie ćwiczenie to jest sumo z deficytu, jakiegoś niedużego, tam to będą jakieś 4 cm. Normalnie paski założone, bo są tutaj szóstki i zaczynam sobie od 170 kg w rampie do szóstki właśnie i później back-offy 4 razy 6 na 150 kg, czyli bardzo lekko i na tym sobie pracuję i później sobie z tego i później sobie na tym będę dokładać po. Myślę, że w rampie nawet po 10 kilo, a w czyli bardzo lekko zaczynam i w back-offach po jakieś 5. Teraz tak, dalej mamy toes split squaty i Nordic hamstring curl. No i tutaj sobie liniowo progresuję w górę, czyli tak objętościowo, czyli powiedzmy, że tam sobie zakładam właśnie 5 dyszek na pierwszym treningu, później 55, 60, 65, tak sobie to robię i to sobie łączę w super serii z Nordic hamstring Karol, to speed squaty robię sobie, obciążam to safety squat barem, no i tak sobie to tam jedziemy, tempo jak trzymamy, wiadomo. Kolejne ćwiczenie, kozak goblet squat, czyli tutaj sobie pracuję nad mobilnością, też sobie liniowo progresuję, czyli co trening staram się wziąć większy hantel, kettle lub hantel, trzymając go w chwycie tutaj z przodu. No i na koniec brzuch, abwil i allahy. Abwil, no wiadomo, bardziej skupienie tak na całym spięciem koru i allahy już tak typowo kulturystycznie nad prostym brzucha sobie pracujemy. Drugi dzień zaczyna, czyli trening główny góry, bo to są takie moje dwa główne treningi tak naprawdę, które mają mi dawać najwięcej w sumie w skali tego tygodnia. Czyli jeśli bym miał wybrać dwa treningi do zrobienia w skali tygodnia, to byłyby to właśnie te dwa. I teraz tak, tutaj sobie robimy na początek zabawa na szczebelkach, czyli są takie fajne szczebelki na siłowni i można sobie powspinać jednorącz na nie. I to raz, że ja mam z tym zajebisty problem, bo nie umiem się utrzymać dobrze, szczególnie na lewej ręce i też to później gdzieś tam mi ucieka przy wyciskaniu ta ręka w drugą stronę i ja się czuję, że ona nie jest taka. No i chcę sobie zobaczyć, czy jak sobie poprawię właśnie wchodzenie na szczebelkach, czyli coś tak bardzo, powiedzmy, że funkcjonalnego i coś tak banalnego, czy mi się poprawi generalnie właśnie, jak to wpłynie na mnie, nie? Także zaczynam sobie od tego jako taka forma zabawy i fajne rozgrzewki. I później sobie robię windmilla, czyli też pracuję nad rotacją tutaj w odcinku piersiowym, nad też kilkoma innymi aspektami, tak, które rusza, windmill sobie rusza z kettlem. I później robię sobie, mam rampę do ósemki na wyciskaniu wąsko i back-offy 6 razy 8 i tutaj mam zapisane, że ciężar maksymalnie, że w pierwszym tygodniu to jest max 100 kg, później max 2,5 kg więcej będzie, no i back-offy to tak z 10 kg mniej, 10% około, czyli 6 razy 8 i sobie pracuję do dużego RPE tam też, bo to będzie rosło sobie z każdą serią. Później drugie ćwiczenie to jest wyciskanie hantlami na 65 stopniach i pendlay row, to jest super serii. Paski do wysuwania sobie daję i też sobie liniowo dodaję ciężaru. Później mam wznos hantlami do przodu, czyli sobie robię ciach do przodu i ciach do boku, wznosik. Mam tutaj 5 dziesiątek i 3 dropsety w ostatniej serii. Czyli sobie po prostu po 20% zabieram z każdej serii, czyli to powiedzmy, zacznę sobie od dziesiątek, no to, czy tam dwunastek, no to będzie później 10 kg, 8 i 6 i to sobie tak robię taką pompę na barki i uważam, że też fajnie się barki poprawiają, to tak typowo sylwetkowo, czyli taki bardziej power building. Dalej mam wysuwanie masą ciała na kołach gimnastycznych 8 razy 8 z minutą przerwy. Wrist extension, to jest coś, jak byłem na targach Expo, Krzysztof Bajera miał bardzo taki fajny, ja mam problem z chwytem, więc to było akurat do mnie, można powiedzieć, skierowane, że on właśnie, żeby popracować sobie w tej funkcji tutaj
ramienia i porobiłem sobie to raz i naprawdę miałem takie zakwasy tutaj, w ramienno-promieniowym, że uważam, że to jest bardzo fajna rzecz do mnie. I zobaczymy. Porobię sobie 8 razy 8 też właśnie na takich wyprościkach, ciach z handlem na ławeczce sobie to się robi. I na koniec mam Pal of Press 4 serie po 8 powtórzeń na stronę. I okej, trzeci dzień trening SBD. Tutaj mamy przed, robię sobie kettlebell, side pressa i hindu squat, czyli to jest, bierzecie sobie kettlebell, side press, to się tak opieracie na boku i sobie tak robimy taką kettlę za siebie, mobilizację na łopatkę. I później mamy hindu squata, czyli to jest jakby przysiad na przodzie stopy z podniesionymi piętami na palcach i to sobie normalnie ze sztangą się robi. I robimy sobie najpierw to i później mamy rampę w low barze do trójki i tam sobie jakiś tam ciężar obrałem na początku i staram się i będę dokładać sobie co trening do niego w trójkach i co tydzień powinno mi rosnąć RP. Później w drugie trzy, i później zamiast jakichś back-offów czy coś takiego, no to robię sobie fronty z pauzą 6 serii po 6, zaczynam sobie z małego ciężaru i też sobie tam jakąś rampę prawdopodobnie zrobię i to robię sobie bez w paskach sobie trzymam sztangę, bo mi tak po prostu wygodniej i sobie też robię bez jakiegokolwiek no plenów czy pasa, bo lepiej mi wchodzą te fronty i rzeczywiście mniejszy jest ciężar, a nie męczy tak, a można też sobie po prostu powzmacniać i tak to co trzeba, fajnie brzuch trzyma i też ogólnie siady bez pasa, to uważam, że to jest coś, dlatego też safety squat bez pasa, że siady bez pasa to zajebiście ogólnie nad brzuchem też pracują. Dalej sumo z rampa też do trójki i później 8x8 snatch grip deficit deadlift, czyli taki najbardziej objętościowy ciąg, ale na 120 kg, czyli żeby sobie poprzerabiać ten ruch i zamysł jest taki, że później w kolejnym bloku ten właśnie taki jakby klasyk, ale rwaniowy, czyli żeby się skoncentrować też nad tą górą pleców, no to będzie już bardziej siłowo, a tutaj no to będzie bardzo, bardzo mało i fajnie by tam było zrobić coś fajnego w tym snatch grip deficit lifcie i wtedy będzie zamiast on jakby tego sumo, co jest tutaj, nie? A to tak już długoterminowo sobie patrząc, tak mam to, taką mam wizję, zobaczymy jak to się sprawdzi, może ucniemy tutaj serii, bo się już będę miał dosyć, nie? No i na koniec mam właśnie jeszcze sobie zrobić, gdzieś tam między właśnie tym sobie pewnie będę robić rozpiętki jednorąż i Seratus Upper Cut, to jest podpatrzone od pod sztangi, rozpiętki jednorąż na gumie, z tego względu, że no troszeczkę krzywo sobie wyciskam, szczególnie w wersji Larsen. No i chcę zobaczyć, czy jak sobie nad tym, już dużo rzeczy próbowałem, a chcę zobaczyć, czy właśnie jak typowo sobie popracuję przed wyciskaniem, delikatnie, na piersiowym i na zębatym, w takich właśnie ustawieniach, no to czy będzie rzeczywiście lepiej te wyciskanie później sobie szło równiej przede wszystkim. No i też mam rampę do trójki, tutaj zacząłem sobie od stówki teoretycznie w pierwszym tygodniu i będę chciał sobie dokładać po 5 kilo, po 2,5, po 5 kilo, zobaczymy, to już w zależności od tego RP tak naprawdę na tym się będzie bazować. No i mam na koniec później po tym, nie robię back-offów żadnych, tylko sobie robiłam Axel Larsen bench pressem, czyli nad tym, co mi tam właśnie krzywo to idzie. To też ma na bardzo małych ciężarze, bo to będzie z 20 kg mniej, na 82,5. Dokładnie sobie zacznę, bo tak mi z deloadu wychodzi, że takim, tak jak zawsze dobieram sobie, sobie czy innym ten ciężar i sobie robię 6 szóstek i patrzę przede wszystkim, czy sztanga idzie ok, nie? No i to jest jakby dzień taki SBD, najcięższy dzień, pewnie będę siedzieć w chuj długo, ale sobota, chcę to robić w sobotę, więc będę miał na to czas i też zazwyczaj ktoś tam powinien być na tej siłowni, więc się będzie spoko to robić. Takie są robienia treningu na Zatoce w Łodzi benefity. Ale no ciężki dzień to będzie prawdopodobnie. No i teraz ostatni dzień, zaczynam sobie rozgrzewką na scapular pull-up i na windmillu. Scapular pull-up jednorącz, ten sam wzgląd tak naprawdę co tutaj sobie obieram, żeby to pomagało właśnie w tej zabawie na szczebelkach. No i też oczywiście będzie sobie praca, to jest praca jednorącz, więc jestem ciekawy w ogóle jak mi to pójdzie. No i mam windmilla i dalej mam rotację w odcinku, pracuję sobie nad rotacją w odcinku piersiowym, to jest moje takie już główne ćwiczenie, żeby to było ciężko, czyli landmine rotation. Dalej, dipy,
też 5 serii po 5, podciąganie pod chwytem, 4 serie po 10. Nie robiłem podciągania na dużą ilość powtórzeń. I pisałem sobie 40, no bo dziesiątkę jedno zrobię, ale jestem ciekawy, jak się przełoży ogólnie, bo podciąganie teraz traktuję bardziej jako takie ćwiczenie rzeczywiście akcesoryjne, a nie jakieś tam ćwiczenie tylko na plecy, tak? Tylko żeby rzeczywiście ono ma coś dawać do góry ciała, do siły góry ciała, do sprawności góry ciała i ma też pomagać w wyciskaniu, więc na początku teoretycznie było 5 piątek, ale w sumie stwierdziłem, że dam sobie 40 zacznę od masy ciała i może akurat fajnie progres leci, bo te podciąganie mam żałosne mimo wszystko. I będę głównie tutaj dokładać jednak tempo, żeby nad to sobie pracować. Dalej mam floor press na kratownicy, bardzo fajnie mi to wchodzi, fajnie się klateczka pompuje, to jest takie ćwiczenie też już takie bardziej kulturystyczne będzie i to będzie też liniowo w górę sobie szło. Dalej mamy ściąganie drążka pod chwytem z super serii z Y-Raise'ami. To już jest takie coś, co sobie tak jakiś czas temu wymyśliłem i też fajnie wchodzi ogólnie w plecy i jest minutka przerwy i fajnie tam się wszystko pompuje i się przerabia i się człowiek od razu też prostuje, że tak sobie ta sylwetka się fajniej, fajniejsza robi. No i na koniec mam znowu palów presa, czyli to samo jak w dniu drugim i tak wygląda plan. Więc ogólnie, jeśli ktoś chce sobie go, nie wiem, spróbować, chociaż wątpię, to śmiało, bo raczej no, nie jest on taki ogólny, tylko to jest, no, jest personalizowany do mnie. No jest personalizowany do mnie. Nie myślałem tylko i wyłącznie o sobie go robiąc. I tak naprawdę dając go jakby żeby pracować nad moimi słabymi ogniwami, czyli nad tą górą pleców, nad generalnie odcinkiem piersiowym kręgosłupa, nad też górą ciała, bo ona jest odstająca od dołu. No i nad, no nawet wiecie, fronty, nie? To nawet to jest czymś, co przeciąża nam głównie górę grzbietu, a nie tam nogi, bo nogi to no dają radę. I jeszcze są to fronty z pału, więc tam też naprawdę ciekawie się robi nad brzuchem, żeby popracować i nad takimi rzeczami, także słuchajcie, dzięki za oglądanie, jak chcecie to komentujcie, można się podzielić, czy to w ogóle było interesujące. Dzięki, na razie, pamiętajcie o jakimś może komentarzu, nawet kropka, może być polubienie i udostępnienie, też będę bardzo wdzięczny. Kurczę, tu jest mikrofon. Także dzięki, na razie i cześć.